29 stycznia 2004 roku w Tajwanie znaleziono na plaży martwego wieloryba. Uznano, że jest to idealny materiał do badań nad tymi zwierzętami, więc zarządzono, by przetransportowano ciało do uniwersytetu. Jednak w drodze wydarzyło się coś dość nieoczekiwanego. Wieloryb eksplodował, a jego wnętrzności pokryły sklepy, samochody i ludzi. Obyło się bez ofiar, a eksplozja była już zresztą którąś z kolei. Wieloryby, a raczej ich ciała, po śmierci zaczynają produkcję gazów, które nie mają ujścia. Oznacza to, że zmieniają się one w coś podobne do groteskowego balonu, który jeśli nie zostanie odpowiednio przebity, po prostu pęknie, obryzgując wszystko przegniłą cieczą.